Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W ten wtorkowy poranek, 15 lipca, pragnę Was, drodzy, przywitać Bożym Słowem, wyjętym dzisiaj z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 16 rozdziału, wersety od 11 do 12, oraz z Listu do Hebrajczyków, z 10 rozdziału, 36 werset. Słuchajmy się. Rzekł Pan do Mojżesza: usłyszałem szemranie synów izraelskich. Powiedz im tak: o zmierzchu będziecie jedli mięso, a rano nasycicie się chlebem i poznacie, że ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Słowem podsumowania dzisiaj jest modlitwa Gertrudy z Helfty: posil mnie w mej nędzy swoim miłosierdziem. Przygotuj dla mnie smaczną potrawę swego pojednania. Ono mnie podnosi i wzmacnia. Wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Wytrwałość, drodzy, to według wielkiego słownika języka polskiego cecha kogoś, kto mimo trudności nie ustępuje i nie rezygnuje z osiągania wyznaczonego celu. Kiedy stawiamy sobie życiowe cele, kiedy marzymy o realizacji mniejszych lub większych zadań, kiedy podejmujemy walkę ze swoimi słabościami, gdzieś podświadomie czujemy, że nie będzie to łatwe. Wyruszamy niczym biegacz na szlak i pragniemy dać z siebie wszystko. Jednak przecież wszystkiego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Katastrofalna pogoda, jakaś kontuzja czy niedoszacowanie sił do zamiarów. Wtedy tak naprawdę dopiero zaczyna się próba naszego charakteru. Ile sami z siebie jesteśmy jeszcze w stanie wycisnąć, by przybliżyć się do mety, by ją w końcu osiągnąć. Autor Listu do Hebrajczyków mówi i podobnie o naszej wierze. Czasami zdaje się nam, że życie z Bogiem, wypełnianie Jego woli, pójdzie nam jak spacer wokół jeziora. Będziemy szli w cieniu, zanadto się nie zmęczymy, no i jeszcze czekają nas jakieś piękne widoki. A tymczasem życie nam pokazuje, że to bardziej przypomina bieg przełajowy, po często nieznanym dla nas terenie. Wtedy to, co wydawało nam się łatwe i może nawet dziwiliśmy się, jak to inni wokół nas są słabi, bo nie dają rady, sami odczuwamy, że dla nas staje się to wyzwaniem. I dziś autor od Listu do Hebrajczyków wzywa nas wszystkich do wytrwałości. Ostrzeżeni, że powinniśmy tą cechę charakteru w sobie pielęgnować i rozwijać, mamy podążać za Bogiem i stawiać czoła wszystkiemu temu, co na naszej drodze wyskoczy. Byśmy, gdy przyjdą trudności, a w naszej głowie pojawią się jakieś wątpliwości, nigdy nie ustąpili, nie zrezygnowali z osiągania wyznaczonego nam celu, jakim jest życie wieczne w Bogu. Tak więc sobie i wam pragnę życzyć wytrwałości, byśmy każdego dnia zbliżali się do osiągnięcia tego wspaniałego celu. By to nasze życie z Bogiem, choć czasami wydaje nam się trudne, bo te wymagania, które przed nami stawia, czasami nie wydają nam się osiągalne. Byśmy pojmowali to, że w wierze i w Nim wszystko możemy osiągnąć. Niech więc dobry Bóg nam dzisiaj wszystkim błogosławi. Zostańcie z Nim. Amen.